No i dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym vlogu z kolejnej destynacji. Jesteśmy w Alanji w Turcji. Ja aktualnie spaceruję sobie po plaży o wdzięcznej nazwie Kleopatra. Zapraszam na odcinek, w którym pokażę trochę takich ciekawych miejsc, które możecie tutaj zobaczyć. Oczywiście nie będzie to wersja rozszerzona w związku z faktem, że jesteśmy z dwuletnim dzieckiem. No nie mamy możliwości objechania tego wszystkiego w takim wydaniu, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale myślę, że coś ciekawego będę miał okazję Wam pokazać, czego się dowiecie. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się do wyjazdu na Rivierę Turecką. Zapraszam na odcinek. Ogólnie to, co Wam jeszcze mogę powiedzieć a propos tej plaży, to to, że jest ona przepięknie położona. W ogóle cała ta okolica przy plaży Kleopatry jest bardzo fajnie zagospodarowana. Masa miejscówek do pocilowania, siłownie na zewnątrz. Jest tu taki deptak, na którym można pobiegać, pojeździć na rowerze, na rolkach, który prowadzi wzdłuż tej całej plaży. Dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, miejscówka idealna. My też wybieraliśmy nasz hotel właśnie pod kątem tego, żeby do plaży było blisko. A mieszkamy w hotelu o nazwie Riviera Hotel Spa. I zaraz zobaczycie, jak tam jest w środku i jakiego standardu możecie się spodziewać. Ja myślę, że tym najważniejszym aspektem tego naszego hotelu jest przede wszystkim jego położenie, bo jest bardzo blisko tutaj do wyjścia na plażę, idzie się dosłownie 2 minutki. Po kilku dniach mogę stwierdzić, że jedzenie jest naprawdę bardzo dobre. Problem będą tutaj mieli na pewno wegetarianie, no bo Turcy w głównej mierze nastawiają się na dania mięsne. Tyczy się to zarówno śniadań, lunchy, jak i kolacji. Ale mimo wszystko, jeżeli wybierzecie ten hotel, wydaje mi się, że będziecie naprawdę zadowoleni. Do wykorzystania macie dwa baseny, jeden taki główny, drugi mniejszy, gdzie mogą się pokąpać dzieci. Są brodziki, jest siłownia, oczywiście restauracja oraz bardzo przyjemnie położony bar, który wychodzi na ulicę. Jest to taka baro-kawiarnia, tak to można nazwać, gdzie wieczorem możecie zejść i w ramach na przykład takiej opłaty jak my, All Inclusive, zamawiać sobie tam drinki i po prostu patrzeć, co ciekawego dzieje się na ulicy. Zaczynamy nasze zwiedzanie. Pierwsze miejsce, jakie dziś odwiedzimy, będzie to Zamek w Alanji, czyli punkt widokowy przy okazji obserwacyjny. Od razu Wam powiem, że wypożyczyłem takie autko. Jest to Peugeot, za którego zapłaciłem 45 lirów. Nie, sorry, jurków za dobę i wypożyczalnia, w której go wypożyczaliśmy, to wujek i Mariolka. Kiedyś ten zamek ze względu na swoje położenie jest jakieś 250 metrów nad poziomem morza i umiejscowiony jest na takim wzgórzu cypelku, stanowił taką twierdzę, która była centrum administracyjnym i militarnym dla całego regionu. No a teraz jest to po prostu atrakcja turystyczna, można tu pośmigać. A teraz Wam pokażę, jak to wygląda z samej góry, tak myślę, już tego zamku. Olu z Gosią już podziwiałem te widoki. Odwracam kamerkę, zobaczcie, jak jest sztosowy widok na plażę Kleopatry, gdzie wczoraj rozwaliłem drona. Sporo jest tu też takich fajnych punktów widokowych, gdzie można stanąć autem. O, jak się zdenerwował. Nie chce wyjść. Oluś, no chodź. Nie bądź taki, mama cię weźmie z tamtej strony i sobie zobaczysz fajny punkt widokowy. Wracając do tematu, warto się zatrzymać i podejść sobie pod taki punkcik widokowy, tutaj jak się wraca z tego statku, z zamku. Zobaczcie, jak to super wygląda. A tu jest port z takim ciekawym deptakiem do czegoś, co przypomina jak latarnię, jakąś taką małą. Ale widok, wow, po prostu rewelka. Naprawdę rewelka. Jak Ci się podoba, Gonia? Bardzo mi się podoba. Sporo jest to miasto. Sporo jest Alania. Tak, tak. Ty też jesteś zachwycony? No, nie chciałeś wyjść z samochodu. Widzisz? Tak, i wracając jeszcze do tematu samej Alanii, to miasto jest stosunkowo duże. Nawet jak się tak patrzy objętościowo. Ma około 100 tysięcy mieszkańców. Oficjalnie, nieoficjalnie blisko 200. Tak można było wyczytać w internetach. Muszę w tą stronę, bo z tamtej strony jest słońce i masakrycznie tutaj praży. Największym minusem tego pobytu jest fakt, że trzeba cały czas nosić maseczki. Niestety policja zwraca na to uwagę nawet turystom. Gośka była po jakąś kawę i w parku przy plaży Kleopatra i
facet do mnie podszedł z policji, powiedział, że mask. Że trzeba te maski nosić. I kurde, ze 30 stopni, porażka. Ja teraz podszedłem do portu, jest tu taki deptak, jak widzicie, który prowadzi do tej latarni, do tej, którą pokazywałem wam stamtąd, czyli z zamku. I jest to takie miejsce polecane na spacery wieczorową porą. Niestety nic się tu nie dzieje, bo Turcy mają teraz całkowity lockdown i jest porażka ogólnie, tak? To miasto wygląda jak na jakieś totalnie wymarłe miasto. Ale sam port naprawdę ciekawy. W ogóle Alania jest przepięknie położona za całym miastem, za tą całą zabudową góry. Bajka. Ekstra klimat. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Jestem pod wrażeniem. Tak sobie porównując to z Zakynthosu, który widzieliśmy w ostatniej naszej podróży. To ostatnia nasza podróż była na Zakynthos. To tu jest dużo, dużo bardziej czyściej, czysto. O, tak to mogę powiedzieć. Całkiem czysto. Czyste miejsce. Jak sobie obczałem miejscówki w Alanii, które chciałbym zobaczyć, to ta plażyczka była jedną z nich i podejrzewając tutaj do portu, skarżyłem to po tym murze, za którym ja właśnie idę, że to jest to miejsce. Zastanawiam się, jak tam zejść, bo nie mam pojęcia. Cały czas ten mur gdzieś tu prowadzi naokoło, ale nie widzę schodków na dół. Mam nadzieję, że zaraz będzie okazja, żeby tutaj zejść, bo plażyczka wygląda przezajebiście. Zobaczcie, jakie jest tu przejście na tą plażyczkę. Ale jaj. Polecam. Fajnie, ale trafić i zejść ciężko. Ogólnie tam na samym początku jest takie normalne zejście do tego i jest taka stalowa furtka, ale była zamknięta na kłódkę. Nie wiem, może w związku z tym całym lockdownem jest to jakieś po prostu ograniczenie wchodzenia na tą plażę, bo ta plaża jest zamknięta i tylko jacyś wybrani mieli okazję, żeby tu trafić, albo zapłacili komuś hajs, bo też tak może być. Zatrzymałem furkę, bo jest tutaj taki polecany spocik. Jestem jakieś 30 minut jazdy samochodem od Alanii w prawą stronę. I chciałem trafić do miejsca, które jest polecane do fotosów w głównej mierze. Myślę, że dobrze trafiłem. Jadę na takiej nawigacji, która nazywa się Maps.me. Tam nawigacja jest spoko, ale nie jest jakoś turbo dokładna. Spocik cechuje się tym, że są tu ruiny z widokiem na wodę. Chyba dobrze trafiłem. Tak mi się wydaje. Chyba dobrze trafiłem. Zaraz wam to wszystko pokażę. Trafiłem, jestem. Niesamowita sprawa. Wow. Wygląda to przekozacko. Tu jest wyjście do wody, czy wyjście do wody, spadek i można tam jakąś na tą plażę sobie zejść, oczywiście się pokąpać i widzicie, są porobione jakieś takie jakby balkoniki czy coś w tym rodzaju, tak więc naprawdę spoko, nie ma tutaj żywej duszy, jestem zupełnie sam w tym miejscu, nie ma nikogo, po prostu nikogo, zero osób, śmieci sporo, ludzie pozostawiali jakieś butelki i tak dalej. Ale no, klimat kozak. Jeszcze jak będę wracał, to sobie stanę tam na górze, bo to są takie dwa punkty, gdzie można podjechać autem i pokażę wam to z tamtej strony. No i co wy na to? Jak wam się podoba? Przyszedłem na drugą stronę. To jest taka półka. Ulala. Myślę, że można by stąd załadować na nóżki. Gocha by na pewno skoczyła po swoich doświadczeniach z Zakynthosu. Myślę, że taką tematykę ma już opanowaną. Gdybym miał drona, to bym wam to wszystko pokazał pięknie z góry, obleciałbym to miejsce, żeby fajnie było widać, no ale niestety. Ale jestem oto zły. Szkolny błąd. Ej, Boże Święty. No nic, nie będę się tutaj użalał nad swoją głupotą. Znaczy nie do końca była to taka moja głupota, no po prostu niefortunnie włączył mi się tryb sport, który po pierwsze powoduje, że joystick w tym kontrolerze jest bardzo czujny, dron lata dużo szybciej. Po drugie, automatycznie wyłączają się czujniki, które hamują drona przed jakimiś przeszkodami. No i niestety, no, przerąbałem w sumie nawet nie wiem w co, bo miałem jeszcze wrażenie, że jestem jakby na środku plaży i trochę też moja wina, że nie spojrzałem, na jakiej wysokości się znajduję. No i tak się niefortunnie stało, że się całkowicie rozwalił.
nic tu już z tym tematem nie zrobię. Śmigam do kolejnego miejsca. Jedziemy! O to chodzi właśnie, to jest prawdziwe życie. No, jedziemy. Przed chwilą chłop wiózł krowę na takim jakby jeepku, czy coś w tym rodzaju. No myślałem, że się poleje ze śmiechu po prostu. Niesamowita sprawa, no. Ja uwielbiam takie wyjazdy poza Unię Europejską, bo tu można zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie, nie poszufladkowane w jakieś zakazy, schematy, nakazy i tak dalej. No, komu przyszłoby do głowy, żeby sobie włożyć krowę na takie Isuzu jakby, no nie wiem, musiałbym jakoś tutaj wam ten model samochodu wynaleźć, ale no piałem, po prostu lałem, nie, jak to zobaczyłem. O Boże, dobra, lecę dalej na ten kanion. Przyjechałem teraz w takie miejsce, które nazywa się dokładnie tak, jak będziecie mogli przeczytać na ekranie. Niestety jest zamknięte. W ogóle nawet nie zakładałem, że to będzie zamknięte, no bo to wszystko jest na powietrzu, tak? Jest to kanion. Zobaczcie, jak wygląda tutaj kolor wody. No, zakładam, że idąc dalej, te widoki natury są niesamowite. No niestety nie będzie mi dane. Nie mam kompletnie pojęcia, dlaczego to jest zamknięte. Jest to zamknięte do 20 maja, co was aktualnie na pewno nie będzie interesowało. Generalnie polecam tą miejscówkę. Podlinkuję ją wam w opisie filmu. Zerknijcie sobie na internetach, jak to wygląda. Ja po obejrzeniu zdjęć od razu chciałem tutaj przyjechać. Było to na liście miejsc do odwiedzenia w okolicach Alanii. Myślę, że na pewno warto. No szkoda, bardzo żałuję, że nie będzie mi dane tego zobaczyć. Jeszcze chciałem wam pokazać zajawkę tego wszystkiego. Jak tu jest sztosowo, jeżeli chodzi o uroki natury. Wow, mega petarda. Szkoda, że nie udało się tam w ten kanion wbić. Zakładam, że naprawdę jest super. Tak więc patrząc tu na okolice, zatrzymałem się na chwilę. Sztos, zajebiście. Koniecznie wybierzcie się tutaj w okolice kanionu. Jak ci się podoba? Mega! Mega! Szkoda, że jest zamknięte. No mega. Mega! 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 Teraz podjechaliśmy w takie miejsce do spędzania wolnego czasu przez Turków chyba. Jest to bardzo popularna forma jakiegoś takiego weekendowego chillu, wypadu. I podjechaliśmy w jedno z takich bardziej popularnych, które widziałem na TripAdvisorze. Pokażę wam, jak to wygląda, ale jest tutaj po drodze tego cała masa. Bardzo klimatycznie, nad rzeką, fajnie jest to wszystko porobione, pokażę wam takie przebitki. Kolejna miejscówka, jaką warto w okolicach Alanii odwiedzić. Tutaj można sobie normalnie przychodzić, siadać po turecku, jeść jakąś kolację, zamawiać browara. No, miejscówka rewelacja, naprawdę mistrzostwo świata. Muszę przyznać, że wygląda to rewelacyjnie, najbardziej mi się podobają te tutaj takie miejsca nade mną, ale cała ta okolica bajka. Polecam bardzo serdecznie, jak już to będzie otwarte, must have do odwiedzenia. Be happy. Kawka na wynos towarzyszy dzisiaj mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Chodzę sobie tu, gdzieś na środku Turcji. Sialalalala. Sialalalala. Miejsce, które było na mojej bucket liście od wielu, wielu lat. Tak naprawdę zawsze chciałem tu przyjechać. Wygląda to niesamowicie. Ale zanim będziemy tutaj się jarać tą lokalizacją, to powiem wam, ile czasu zajął mi przyjazd. Ile trzeba zapłacić za bilet, skąd jechałem, jak wyglądała trasa. Być może ktoś z was będzie pokonywał tą samą drogę co ja, a dało mi się to trochę we znaki, przyznam szczerze.
Wszystko, co tu widzicie, zostało wytworzone naturalnie w tych basenach. Można się kąpać, jest bardzo ciepła woda. Jest ich tutaj stosunkowo sporo. Jak na razie nie ma zbyt wielu turystów. Za bilet zapłaciłem 110 lir tureckich, więc uważam, że ta cena tej wyjściówki nie jest jakoś zbytnio wygórowana. Obok jest parking, jest płatny, ale w sumie na ten moment raczej bym go obstawiał jako taki parking bezpłatny. I powiem Wam jeszcze trochę na temat tego, jak długo stąd jechałem, znaczy z Alani, ile zajęła mi trasa, ale pozwólcie, że przeniosę się teraz do innego baseniku. Jakby ktoś tu teraz przyjechał sobie na jakąś sesję zdjęciową, to hulaj dusza, piekła nie ma. Sam, solo. Wszystko dla siebie, tak naprawdę. U, tu jest już zimniejsza woda, to idę, idę gdzieś niżej. Tam to była na górze taka cieplutka, że dupeczkę można było wygrzać jak w jacksie normalnie. Trzeba tu zdjąć buty, nie można latać w żadnych klapkach i tak dalej. I chodzi się po czymś takim, co do najprzyjemniejszych rzeczy na świecie nie należy. Ale bajlando miejscuwa. Kiedy mi tu spłynie ciepła woda, bo już idę w trzecie źródełko i cały czas jest ta woda. O, w to mi graj. W to mi graj i tu sobie siądę. I tu se. Tutaj sobie pogadamy o tym, jak wygląda trasa, ile trzeba liczyć czasu, żeby się dostać w to piękne miejsce. Tak więc, moi drodzy, przyjechałem z Alani. Trasa ma jakieś 360 km długości i pokonuje się w mniej więcej 4,5 godziny. Co ważne, po drodze sporo stacji benzynowych. I tak naprawdę można by powiedzieć, że stacja benzynowa jest co kilka kilometrów. Trochę mnie to nawet dziwiło, nie? No bo w Polsce zazwyczaj jest to tam, nie wiem, 30-50 km, a tutaj non-stop jakaś stacja. Z tych, które znacie z lokalnego podwórka, to na pewno Shell i BP, innych zagranicznych, czy też takich, które są u nas, nie widziałem. Tak więc droga długa, ale zdecydowanie warta czasu, poświęcenia, przyjechania, odwiedzenia. Polecam, rekomenduję. I widzimy się w kolejnym miejscu. Yo! I dzień dobry, witamy kolejnego dnia. Jesteśmy na Manavgacie. Jest to jednocześnie nazwa miasta, rzeki i tych właśnie wodospadów, które tu widzicie. Dołączyła do nas Ilona. Ilona, chcesz być na YouTubie? A może to znaleźć chłopaka? Jesteśmy dzisiaj w składzie z dzieciakami i zobaczycie jeszcze takie starożytne miasto Side w kolejnej części, no nie odcinka, tylko jakby no tej relacji akurat z tego naszego wypadu, bo to postaram się wszystko połączyć. Rewelka, bardzo ciekawe miejsce, możecie tu podjechać samochodem, za wejściówkę zapłacicie 7 lirów, wkurza mnie ta maska, kazali założyć na wejściu, 7 lirów za osobę dorosłą. Cena śmieszna, tak? Jak na taką atrakcję turystyczną, która w mojej ocenie jest dosyć popularna. Z Alani jedzie się jakieś 30 minut autem, więc naprawdę bardzo szybko można podjechać, zahaczyć, odwiedzić sobie miejscowość, to pochodzić sobie tam po uliczkach, po rynku, skoczyć na jakiegoś dobrego tureckiego kebaba. Jak już skończycie zwiedzać wodospady, możecie podjechać sobie dosłownie w 15 minut do starożytnego miasta o nazwie Side. Są tutaj ruiny takiego antycznego teatru, po których właśnie chodzę, oraz bardzo ciekawie zlokalizowane, popularne, googlowo-instagramowe ruiny Apolla. To powiem Wam, że robi to na mnie ogromne wrażenie. Świetne miejsce, naprawdę wow. Zobaczcie. Kosmos. Za wejściówkę zapłacicie 55 lir za osobę dorosłą. Tak to wygląda. Ale czadzior. Okej, słuchajcie, to instagramowe miejsce, o którym mówiłem. To jest świątynia Apolla. Był on bogiem harmonii, muzyki i światła. To wszystko zostało tutaj wybudowane w 150 roku naszej ery i możecie zobaczyć, jak pięknie jest zachowane. Wspominałem, że jest to takie instagramowe miejsce w związku z faktem, że widziałem bardzo dużo takich naprawdę ciekawych ujęć właśnie na Instagramie. Dlaczego? Dlatego, że jest to tak położone, że macie zaraz za tym po prostu widok na Morze Śródziemne i tak jak sobie chodziliśmy po tym Sajdzie, zauważyłem, że jest tu sporo takich poinstalowanych świateł po to, żeby właśnie podświetlać te ruiny. Nie mówię tylko o tych za mną, ale ogólnie na całym mieście. Pod waszymi nogami często będziecie mogli też zauważyć ruiny, ponieważ gro chodników zrobionych jest takich jakby
do takich platform szklanych, nie? Taka no, podłoga ze szkła po prostu, pod którą widać te wszystkie pozostałości. Miasteczko przepiękne, polecam wybranie się być może bardziej taką wieczorową porą, no bo klimat po prostu będzie ciekawszy. Standardowo dojechaliśmy jeszcze na punkt widokowy. Taki punkt widokowy z prawdziwego zdarzenia na całą Malanie. To co widzieliście wcześniej z zamku, no to oczywiście wiązało się po prostu z faktem, że ten zamek był umiejscowiony na jakiejś tam wysokości konkretnej. I zobaczcie, jak wygląda lania. Czadzior. Fajnie, bardzo fajnie. Jest to taki duży napis I love Alania, który widać podjeżdżając pod tą lokalizację. Turecka flaga. Sklepiki. Naprawdę to jest taki jakby, nie wiem, jakieś trybuny. Jak amfiteatr, coś w tym rodzaju. Żeby ludzie mogli sobie po prostu usiąść i podziwiać widok. Zobaczcie. A Olek chodzi po murku, zaraz spadnie. Skoczył, nie spadł, spoko. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ale jakoś dajemy radę i do przodu. Chyba najfajniejsza rzecz w tym lockdownie polega na tym, że jesteśmy tak naprawdę w takim wagoniku w trójkę. Powiem wam szczerze, że dzisiaj jest 19.20. 17, sorry. Dzisiaj jest 17 maja i tak naprawdę Alania się otworzyła i da się to odczuć, jest bardzo dużo ludzi na ulicach, przez co no to zwiedzanie czy poruszanie się autem po mieście no robi się już takie troszkę trudniejsze i zajmuje wam więcej czasu. Wszystko to, co odwiedziliśmy w czasie naszego pobytu, robiliśmy tak naprawdę bardzo szybko i mi się wydaje, że to było dużym plusem tego wyjazdu. Trochę na początku miałem wrażenie, że ten lockdown odbije się taką niezbyt przychylną dla nas sytuacją, jeżeli chodzi o turystykę i w ogóle o zwiedzanie. A jednak doceniamy to, że Turcja była zamknięta, bo poza tak naprawdę jednym z kanionów, do którego nie udało mi się dotrzeć właśnie w związku z lockdownem, wszystkie atrakcje tak naprawdę zobaczyliśmy i zobaczyliśmy je w takim wydaniu, w jakim pewnie nigdy w życiu nie udałoby się nam tego zobaczyć. Także naprawdę ekstra sprawa, a kolejka, rewelacja, widok, sztos. Słuchajcie, skończę tak, jak naprawdę zacząłem, czyli na plaży Kleopatry. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, że lepiej zaplanujecie swoją podróż do Turcji, na Rywierę Turecką, do Alanii. Wszystkiego dobrego, dziękuję, trzymajcie się i do następnego. Widzimy się na Maderze. Strzała, cześć!